5. Katolicyzm. Mając już z grubsza zarysowane różnice pomiędzy kulturami twórczymi a wegetatywnymi, możemy z kolei zająć się nieco bliżej jedną z przedstawicielek tych ostatnich, a mianowicie kulturą katolicką. Nie dlatego bynajmniej, iżby stanowiła ona szczególnie pociągający przedmiot zainteresowań. Nas, Polaków, katolicyzm interesuje tylko o tyle, o ile jest on problemem polskim. A takim niestety jest. Trzeba nam zająć się bliżej ową złowrogą siłą, co tak fatalnie zaciążyła na losach naszego narodu. Katolicyzm zubożył Polskę o kilka pierwszych stuleci jej historii. Katolicyzm sprawił, że nie mamy dziś własnego oblicza duchowego. On to, katolicyzm, maskując się mistrzowsko w roli dobroczyńcy, wiedzie naród polski szlakiem zatraty. Katolicyzm może być rozpatrywany jako jeden organizacja dwa religia trzy jako typ kulturowy jeden katolicyzm jako organizacja jest to międzynarodowy związek religijny z siedzibą w Rzymie ta tak zwana czarna międzynarodówka rządząca się własnymi prawami, posiadająca własną hierarchię, instytucje, majątek, a nawet suwerenność polityczną. Posiada też własne cele i interesy, z natury rzeczy odrębne od celów i interesów narodów, w łonie których żyje, zwłaszcza jeśli chodzi o narody słabsze. Z potężnymi, bowiem Watykan zawsze potrafi znaleźć wspólny język, odkryć zbliżoność interesów, zaofiarować się na wspólnika, chyba że oferta taka zdecydowanie zostanie odtrącona. Skutków tej. Praktyką wieków udoskonalonej polityki Kościoła katolickiego, żaden może naród nie odczuł na sobie tak boleśnie jak naród polski. Dawna Pierwsza Rzeczpospolita, skoro tylko oczywistym się stało, że dni jej są już policzone, mogła szukać ratunku w bisurmańskiej Turcji, ale nie w Rzymie, nie tam, gdzie uchodziła za najwierniejszą córę Kościoła. Stamtąd właśnie ówczesny papież Klemens XIV. W instrukcji dla Nuncjusza Garampi w Warszawie określił swe stanowisko wobec przygotowanego przez spółkę prusko-moskiewsko-austriacką mordu na Polsce. Dowiadujemy się z twego szyfrowanego raportu, że stan religii i kościoła w tym nieszczęsnym kraju jest pożałowania godny. Co szczególnie zatrważa nas, to nie tyle plany zagranicznych ministrów, ile lekkomyślność i obojętność katolików. A zwłaszcza biskupów. Napominamy bardziej patriotycznych spośród biskupów, by nie występowali tak mocno z powodu własnych, choćby najbardziej oczywistych i ciężkich uraz, lecz by przypomnieli sobie, że są w pierwszym rzędzie katolikami, a potem dopiero Polakami. Pierwszy rozbiór polski spotkał się z protestem Turcji, z potępieniem opinii Europy. Rzym nie zdobył się ani na jedno, ani na drugie. Przeciwnie, wytłumaczył mającej pewne skrupuły austriackiej Marii Teresie, że dobrze zrobiła, uczestnicząc w rozbiorze. Oto co pisze na ten temat Lelewel. Ojciec Święty, któremu Polacy zawsze ślepo wierzyli, pośpieszył jej odpowiedzieć w imieniu nieba i ziemi, że najazd i rozbiór były nie tylko uzasadnione politycznie, lecz leżały także w interesie religii. Że w Polsce mnożyły się w sposób niebywały Moskowici, że wprowadzili tam w sposób bezwzględny religię schizmatycką i że dla dobra Kościoła było rzeczą konieczną, by Dwór Wiedeński rozciągnął swe władanie w Polsce tak daleko, jak tylko mógł. Szczytem jednakowoż cynizmu, żeby nie określić tego dosadniej, było zachowanie się Watykanu w czasie wojny polsko-rosyjskiej. 1831 roku. Dopóki walka trwała, a wynik był niepewny, Watykan milczał, głuchy na apel sejmu polskiego do papieża o pomoc, o moralne przynajmniej wsparcie. Gdy powstanie upadło, prasa watykańska poczęła obrzucać je błotem. Papież zaś Grzegorz XVI w encyklice z dnia 9 czerwca 1832 pozwolił sobie na lżenie pamięci bohaterów, co życie swe za wolność dali. Mało tego, przed ogłoszeniem encykliki, przesłał jej koncept rosyjskiemu posłowi, który, dokonawszy pewnych skreśleń i poprawek, ostatecznie zaprojektował brzmienie tego niecnego, w szatę papieskiego orędzia ubranego paszkwilu. Pogańskie, biada zwyciężonym było brutalne. Ale każda władza pochodzi od Boga, którą to zasadę, Watykan rozgrzesza wszelką przemoc, i wszelkie bezprawie, tak długo jak długo nie zwraca się ono przeciwko niemu samemu. Ale i wtedy nawet Kościół zawsze jest gotów na ugodę i kompromis. Pod każdą szerokością geograficzną, w każdym ustroju politycznym, katolicyzm umie przystosować się do warunków, iść z wiatrem, a nigdy z własnej woli pod wiatr W monarchii jest najwierniejszą podporą tronu w republice byle nie nazbyt czerwonej kościół staje się chorążym demokracji zawsze i wszędzie trzyma się tych co dzierżą władzę święty bonaventura doktor seraficzny i kardynał uzasadnia wymownie ową że słabość kościoła dla możnych tego świata po pierwsze dlatego że na tym świecie Bóg dał pierwszeństwo bogatym i możnym. Przeto, wyróżniając ich w granicach ustalonego przez Boga porządku rzeczy, postępujemy zgodnie z Jego zrządzeniem. Po drugie, ponieważ Bogaci, jeśli im nie okazuje się względów, w ułomności swej wpadają w gniew i stają się jeszcze gorsi, ku utrapieniu naszemu i innych biedaków, my zaś nie powinniśmy dopuszczać do tego, by słabi stawali się jeszcze bardziej słabszymi, lecz raczej winniśmy pobudzać ich do dobrego. Po trzecie, dlatego że większa jest korzyść z poprawy jednego bogacza, aniżeli wielu biedaków. Z nawrócenia się bowiem bogacza wielu odnosi korzyści i pod wieloma względami. Po czwarte, skoro otrzymujemy większą pomoc materialną od bogatych, słuszne byśmy im odpłacali duchowo. Każda władza stanowi dla Kościoła nieodpartą siłę, przyciągającą nawet jeśli kopie i poniewiera. Przypomnieć choćby niefortunne umizgi Watykanu do faszyzmu we Włoszech, w czasie gdy tenże był u szczytu swej potęgi. Albo cyniczne oferty pod adresem Sowietów w roku 1920, na co rzuca trochę światła głośna swego czasu książka byłego dyplomaty sowieckiego Biesiedowskiego. Znana jest również historia z Heil Hitler, kardynała Inicera, witającego na Austrii w roku 1938. Dziś, w roku 1945, hitleryzm jest już trupem. Dziś Watykan, który przez całe sześć lat wojny, zdawał się nie wiedzieć o bestialstwach niemieckich: o Buchenwaldach, o Święcimiach, Majdankach, Lidicach. Dziś Watykan jest pierwszy w potępieniu padłych zbrodniarzy, z którymi wczoraj jeszcze utrzymywał stosunki dyplomatyczne, którym słał telegramy gratulacyjne. 2. Jako religia, katolicyzm, ta najczystsza forma chrześcijaństwa, jest młodojudaizmem. Zapoczątkowana i rozniesiona po świecie przez synów Izraela, religia ta nie jest jednakże ich oryginalnym tworem. Lecz stanowi kompilację całego szeregu grubo wcześniejszych wierzeń religijnych, w jakie obfitował starożytny Wschód. Zarówno centralne postacie religii katolickiej, jak i jej doktryny, symbole i rytuał mają swe odpowiedniki w kulturach egipskich, chaldejskich, perskich, hinduskich i innych. Katolicyzm ma swe księgi święte Stary i Nowy Testament. Według Dekretu Soboru Watykańskiego, Kościół uważa te księgi za święte i kanoniczne, dlatego że będąc pisane pod natchnieniem Ducha Świętego, mają Boga za autora i jako takie zostały dane Kościołowi. Na autorytecie tych ksiąg opiera się, jak wiadomo, znana opowieść o Adamie i Ewie. Ale oto już w VIII wieku, przed naszą erą, poeta grecki Hezjot utrwalił wierszem legendę żywo przypominającą opowieść biblijną. Grecki Adam, imieniem Epimeteusz, kuszony jest przez grecką Ewę, Pandorem, i ulega, w następstwie tego świat staje się grzesznym. A rozgniewany Zeus umyśla go zniszczyć i zsyła na ludzi potop. Uratowali się tylko nieliczni, a gdy nadal trwali w grzechu, postanowił Zeus, że tym razem jedynie ofiara Boga człowieka może ich wybawić od kary. Jako odkupiciel. Ofiarował się Prometeusz i został ukrzyżowany na skale. Jego śmierci towarzyszyło trzęsienie ziemi. Skały się otwierały. Umarli wstawali z grobów. Prometeusz był czczony jako zbawca ludzkości. A sztuki pasyjne, przedstawiające jego śmierć, pogrzeb, zmartwychwstanie i w wniebowstąpienie, były grane w Grecji na pięć wieków przed Chrystusem. Dziś, w świetle nauki religii porównawczej, nie jest już wcale tajemnicą, że przed Chrystusem było co najmniej kilkunastu mesjaszów, z których każdy odkupywał ludzkość przez ofiarę z własnego życia. Legendy osnute dookoła postaci tych mesjaszów wykazują uderzające podobieństwo do kultu Chrystusa. Apollo, Dionizos, perski Mitra, przedstawiany w postaci baranka, frygijski Attis, syryjski Adonis, którego znak rybę Przejęli pierwsi chrześcijanie, egipski ozyrys, krzyż był jego znakiem. Wszyscy oni rodzili się z dziewicy. W dniu około 25 grudnia, w lub w grocie, wszyscy ponieśli śmierć męczeńską za ludzkość. Nosili miana, dawca światłości, uzdrowiciel, mesjasz, odkupiciel. Padali ofiarą mocy ciemności, wstępowali do piekieł, z martwych wstali, wstępowali do nieba. Ustanawiali kościoły i świętych obcowanie, chrzcili uczniów, Mitra miał ich dwanaście i byli czczeni pod postacią Eucharystii. Kryszna, którego przyjście na świat zwiastowała gwiazda, czynił cuda, wskrzeszał zmarłych, uzdrawiał trędowatych, głuchych i ślepych. Był orędownikiem biednych i uciśnionych, z martwych wstał i wstąpił do nieba, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Na sześć wieków przed Chrystusem maja, matka Buddy, poczęła w sposób nadprzyrodzony, niezawodna gwiazda oznajmiła narodzenie. Byli czterej mędrcy monarchowie, była ucieczka dziecięcia przed buddyjskim herodem, były i dysputa z doktorami, kuszenie przez szatana, post 409 dniowy cudowne rozmnożenie chleba, chodzenie po wodzie. Był wreszcie i Buddyjski Judasz Devadatta i ziemia się trzęsła w chwili śmierci Buddy. i tak dalej. Związek pomiędzy starożytnymi kulturami wschodu i starojudaizmem z jednej strony, a tym iż i młodojudaizmem z drugiej strony, jest głęboki, organiczny i nie da się pomniejszyć ani pominąć. Bogiem katolików jest Jechowa, narodowy Bóg Żydowski. Księgi Święte Izraela są księgami świętymi katolików. Koncepcję Trójcy Świętej zawdzięcza katolicyzm aleksandryjskiej szkole neoplatoników żydowskich, z których najwybitniejszym był Filo Judeusz z I wieku przed naszą erą. W teozofii starożytnych od wieków znane były termin i pojęcie słowa jako współistoty Boga, zdolnej do wcielania się w człowieka. Słowem w tym znaczeniu był Tot egipski, Również Mitra Perski, w słynnej trójcy Platona, pierwsza przyczyna, następnie rozum, czyli logos oraz duch wszechświata, te trzy najwyższe bóstwa, w tajemniczy sposób połączone były w jedno. Dziełem aleksandryjskich filozofów z Filo na czele było powiązanie greckiej myśli teozoficznej z podaniami i proroctwami hebrajskimi, i w ten sposób, Przygotowanie gruntu pod Ewangelię Świętego Jana, objawiającą światu, że żydowski Jezus z Nazaretu to właśnie wcielenie owego platońskiego Logos. Poza wątpliwym Łukaszem, wszyscy ewangeliści byli Żydami. Centra akcji misyjnej w pierwszych wiekach chrześcijaństwa stanowiły synagogi. Pierwszych piętnastu biskupów Jerozolimy było obrzezanymi Żydami. Trzech pierwszych papieży, wielu ojców Kościoła i świętych do tej samej zaliczyć trzeba narodowości bi. Istotę religii katolickiej ujął autorytatywnie, jasno i niedwuznacznie papież Pius XI, gdy w przemówieniu do pielgrzymki katolików belgijskich powiedział w dniu 6, 9, 38 roku Przez Chrystusa i w Chrystusie jesteśmy duchowym potomstwem Abrahama, jesteśmy duchowymi semitami. Nawiasem mówiąc, tego przemówienia papieża nie ogłosiła katolicka agencja prasowa w Polsce. Wyciąganie na światło dzienne genealogii katolicyzmu uznano za niewskazane w kraju, gdzie kler rzymski patronował nacjonalizmowi żaków akademickich, wyżywających się narodowo w tłuczeniu szyb żydowskich. Dla katolicyzmu jako religii, istnieje jedno tylko zagadnienie: ordo hominis ad Deum. Stosunek jednostki do Boga i zagadnienie to katolicyzm rozwiązuje w ramach indywidualnej duszy każdej poszczególnej persony. Z chwilą, gdy się stanie na stanowisku, że pępkiem zainteresowań człowieka jest jego własne ja, nastawione na upodobnienie się do niezmiennego, od wieków i raz na zawsze pełnie wszelkich doskonałości posiadającego absolutu. To wszystkie problemy bytu stają się od razu jasne i proste. Między wpatrzoną w siebie jednostką a światem zewnętrznym wyrasta mur nie do przebicia. Wszystko, co jest na zewnątrz zajętej sobą persony, stanowi przeszkodę, zło konieczne, którego najlepiej unikać przez odwrócenie się odeń. Po co jakikolwiek wysiłek mający na celu zwiększanie władztwa nad światem zewnętrznym? Po co postęp materialny, po co technika, wynalazki, organizacja, państwo? To wszystko dla zbawienia duszy nie jest konieczne, stokroć łatwiej je osiągnąć w zacisznej celi lub na samotnym pustkowiu. W swym dziele o naśladowaniu Chrystusa święty Tomasz a Kempis tak oto formułuje zasady życiowe katolika. Ucz się pogardzać światem zewnętrznym. A oddawać się rzeczom wewnętrznym. Wtedy ujrzysz królestwo Boże, wchodzące do ciebie. Księga druga, jeden, jeden. Kto się wewnątrz dobrze usposobi i ułoży, ten nie zważa na ciekawe i przewrotne sprawy ludzkie. Księga druga, jeden, jeden. Nie myśl o niczym, jak tylko o zbawieniu twojej duszy. Nie dbaj o nic, jak tylko o rzeczy boskie. Księga pierwsza. 288. Wielka to rzecz, żyć w posłuszeństwie, być pod zwierzchnikiem, a nie być zdanym na samego siebie. Znacznie bezpieczniej jest słuchać, niż rządzić. Księga pierwsza, 9.1. Nie jest to wcale odosobnione, przebrzmiałe echo średniowiecza, średniowiecznego monastycyzmu. Zasady takie głoszone w kościele od 2000 lat prawie, żyją w nim do dziś. To samo ma do powiedzenia nowoczesny teoretyk katolicyzmu Karl Adam, stwierdzając, że życie na tym świecie wydaje się katolikowi za mało istotne, by je brał poważnie. Bierność, negacja życia, zamknięcie się w kapliczce własnej duszy, nazywa się w języku apologetów przezwyciężaniem zgubnych namiętności i uchodzi za heroizm. Katolicyzm może się pochlubić całymi legionami herosów. W ten sposób życie pojmujących. Oto świat. Szymon Słupnik, co 24 lata przestał na słupie, czyniąc dzienne 1244 pokłony. Oto jeden z największych ojców Kościoła, Orygenes, który własnoręcznie się okastrował, zgodnie z istniejącą za jego czasów wykładnią Ewangelii św. Mateusza, rozdział 19, 12. Takich jak Orygen. Na szczęście dla rodzaju ludzkiego nie było zbyt wielu. Możemy wyobrazić sobie, co by się musiało stać ze społeczeństwem, które by zapragnęło wziąć poważnie nauki luminarzy katolicyzmu. Obok bierności życiowej i niewolniczości, krzewionych przez katolicyzm, występuje jeszcze inna arcykatolicka cnota, mianowicie cierpiętnictwo. W roku pańskim 1940 jako jedno z pierwszych wydawnictw dla spragnionych własnego słowa drukowanego żołnierzy polskich w Wielkiej Brytanii, ukazał się pierwszy zeszyt Nauki Chrystusowej, wydawnictwa szefa duszpasterstwa pierwszego korpusu wojsk polskich w Szkocji. W treści zeszytu, zatytułowanego O cierpieniu i w całości temu tematowi poświęconego, czytamy co następuje: I dlatego kościół z powołania swego, z natury swej, cierpi. Nie jest rzeczą przygodną, że Kościół idzie drogą krzyżową, jest powołaniem Kościoła cierpieć, i dlatego Kościół bez cierpienia obyć się nie może. Owszem, im bardziej Kościół cierpi, tym doskonalej spełnia swoje zadanie. Stąd wniosek jasny, że cierpienie należy do istoty życia chrześcijańskiego. Kto przez łzę patrzy na świat, ten patrzy obiektywnie i ma sąd prawdziwy. Dlatego cierpienie jest najlepszą i najkrótszą drogą do religii i do Boga. Minus A. Święty Tomasz zadaje sobie pytanie: Co zdradza więcej męstwa i hartu? Czy cierpliwie znosić przeciwności i cierpienia, czy też mężnie atakować rzeczy trudne? W odpowiedzi jaką daje, stwierdza on słusznie, że trwać nieugięcie w cierpieniu jest najdoskonalszym dowodem męstwa i niezrównaną szkołą hartu i woli. Mimo woli przychodzi na myśl, że wraża piąta kolumna, usiłująca rozłożyć przeciwnika moralnie, zabić w nim ducha walki, osłabić wolę zwycięstwa, nie mogłaby wymyślić propagandy bardziej ku temu odpowiedniej, niż ta, jaką dla własnych celów. I chyba bez zdawania sobie sprawy ze skutków, szerzy ekspozytura Watykanu walczącej armii polskiej. Gloryfikatorzy cierpienia Mogą się przy tym powołać na swego zwierzchnika, obecnego papieża Piusa XII, który naucza, że łzy dla chrześcijanina mają swą nadnaturalną wartość i słodycz. Dla porównania warto wspomnieć, że każdy żołnierz amerykański wysyłany do Wielkiej Brytanii wyposażony był w przewodnik zawierający praktyczne wskazówki, pożyteczne dla swobodnego poruszania się w obcym, Choć mówiącym tym samym językiem, społeczeństwie brytyjskim. Naszemu Jasiowi z Nadwisły, wyrzuconemu przez los na bruk Londynu, Glasgowa czy Edynburga, dbali opiekunowie pośpieszyli dać podręcznik o cierpieniu. Trzy, bez porównania ważniejszym niż polityczny i religijny, jest dla nas aspekt kulturowy katolicyzmu. Znaczenie Kościoła jako siły politycznej. Należy już na szczęście do przeszłości. Zwietrzały też od dawna fanatyzm, lub jak kto woli, żarliwość religijna społeczeństw jak polskie, dogłębnie skatoliczonych, może właśnie dlatego. Nikomu już w Polsce nie wybija się, jak dawniej, zębów za zjedzenie mięsa w dni postów katolickich, ani nie płoną na ulicach miast naszych, jak za Zygmunta III, katolika stosy książek. Niecone w prawną ręką jezuicką. Za nieodkrycie głowy przed procesją bożeciałową nie grozi już nikomu zemsta rozjuszonego tłumu. I żaden trybunał biskupi nie jest już mocen strzec religii miłości przy pomocy topora katowskiego. Nie znaczy to jednak wcale, że Polska dzisiaj jest mniej katolicką niż była nią za wazów, a zwłaszcza za sasów. groźny już dzisiaj jako siła polityczna wyblakły jako religia. Katolicyzm w Polsce wciąż jeszcze sprawuje niepodzielny rząd dusz, jako system duchowy, jako kultura. Jako taki też nas, Polaków, przede wszystkim obchodzi. Istnieje powiedzenie angielskie, że The proof of the pudding is the eating thereof. Dobroć pudingu okazuje się w jedzeniu. Wartość kultury okazuje się w jej zastosowaniu dziejowym. A mierzy się wkładem, jaki reprezentuje ona w ogólnym dorobku duchowym i materialnym ludzkości. Pięknie pod tym względem, złotymi głoskami pisane referencje, wystawiła historia kulturze helleńskiej. Niemniej chlubnie zdała egzamin dziejowy kultura rzymska. W porównaniu z nimi, czym może się wykazać 2000 lat już prawie istniejąca kultura katolicka? Czy hańbą inkwizycji nieznanej tolerancyjnej, pogańskiej starożytności? Czy usankcjonowaniem i poszerzeniem instytucji niewolnictwa? Czy barbarzyńskim wynalazkiem wiedźmy, dzięki któremu setki i tysiące niewinnych kobiet płonęło na stosach po całej Europie chrześcijańskiej? Czy upodleniem kobiety sprowadzonej do roli niewolnicy ze szkaplerzem na szyi, a pasem cnoty poniżej? czy wreszcie do dziś trwającym zastojem duchowym i cywilizacyjnym krajów katolickich tym większym im bardziej są katolickimi w historii rodu ludzkiego okres w którym katolicyzm po rozłożeniu się świata antycznego zapanował w duszach i umysłach jest okresem upadku i przekreślenia tysiącletniego dorobku człowieka zwyżyn na jakie ją wznieśli starożytni grecy Myśl ludzka została zepchnięta do poziomu, na którym bujnie plenić się mogły koncepcje światopoglądowe twórców nowej kultury. Koncepcje, wylęgłe w dusznej atmosferze majaczeń pustelniczych. Od Euklidesa, Arystotelesa, Platona do Orygena, Tertuliana, Hieronima skok był taki jak ze szczytów w przepaść. Przez przeciąg stuleci okaleczały duch ludzki pełzał po ścieżkach bez wyjścia. Wytyczonych przez fanatycznych pionierów nowej idei. Oni to, doktorowie i ojcowie Kościoła, szli w przedniej straży barbarii umysłowej, jaka została Europie w epoce dziejów wiekami ciemnymi, zwanej. Niewątpliwie, w ocenie roli dziejowej katolicyzmu, jak w ocenie każdego innego zjawiska, wolno każdemu mieć własny kąt patrzenia i w zależności od stosowanych kryteriów. Do różnych dochodzić wniosków. Są jednak pewne granice, nawet w tak podatnej na magię interpretacyjną dziedzinie jak historia. Są pewne fakty i są pewne rzeczy, w których nie ima się żadna pozłudka, żadne wybielanie. Ze zdumieniem przeto czytamy u papieża Leona XIII. Przeto, gdy się mówi, że Kościół odnosi się z nieufnością do nowych teorii politycznych, że nie uznaje odkryć nowoczesnej nauki, to zarzut taki jest śmiesznym i bezpodstawnym oszczerstwem. Cokolwiek pomnaża zakres wiedzy, spotka się zawsze z chętnym, a nawet radosnym przyjęciem ze strony Kościoła. Będzie on zawsze zachęcał i popierał, jak to czyni w innych gałęziach wiedzy. Kościół nie będzie miał nic przeciwko temu, jeśli w tych dociekaniach rozum ludzki odkryje coś nowego, przedtem nieznanego. Kościół nigdy nie sprzeciwia się wynalazczości, mającej na oku złagodzenie i poprawę warunków bytu. Zaprawdę, dalekim jest on od tego dzisiaj, tak jak dalekim był kiedykolwiek. To nic, że Giordano Bruno został spalony, że Kopernik uniknął stosu tylko dlatego, że po wydaniu swej książki czym prędzej umarł. To nic, że więziony, sponiewierany przez papieży, kardynałów, biskupów. Galileusz zmuszony został pod groźbą tortur do wyrzeczenia się teorii, którą wzbogacił był naukę tysiąc lat temu Euklides. W literaturze katolickiej, tej opatrzonej imprimatur, spotkać się można z dowodzeniem, że proces Galileusza był wypadkiem odosobnionym, bynajmniej nietypowym dla stanowiska Kościoła wobec nauki. Sprawa Galileusza miała miejsce w 1633 roku. Zaś w sto lat przeszło potem, powtórzyło się to samo niemal z innym uczonym, Bufonem, którego w 1751 roku zmuszono do opublikowania upokarzającego oświadczenia. Wyrzekam się tego wszystkiego z mojej książki, co dotyczy stworzenia ziemi i w ogóle wszystkiego, co może być sprzeczne z tradycją Mojżesza. Historia zaś, tylko jednej gałęzi wiedzy. Tak ważnej dla złagodzenia i poprawy bytu ludzkiego, medycyny, to jedno ciągłe pasmo prześladowań i przeszkód ze strony Kościoła, z jakim borykać się musieli uczeni. Jednakże, papież twierdzi, że Kościół nie sprzeciwia się postępowi ba, zaprzecza najuroczyściej, by kiedykolwiek się sprzeciwiał. Szkoda, że niefortunni obrońcy katolicyzmu nie mogą poprzeć swej tezy listą tych uczonych tych Pionierów postępu na przestrzeni wieków, którzy nie byli prześladowani, nie musieli się kryć ze swoimi pracami przed czujnym okiem inkwizycji, nie zajęłoby to zbyt wiele czasu, a stanowiłoby cenną ilustrację do owej starej zasady kościoła jak twierdził bez zająknięcia biskup Gawlina in necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. Od tej caritas. Nie byli nawet wolni, umarli. Szczuty do końca życia Galileusz pochowany został jak ostatni złoczyńca. Na postawienie na grobka uczonemu pozwolono dopiero w 40 lat po jego śmierci. Gdy w 1829 roku Warszawa stawiała pomnik Kopernikowi, kler rzymski zdecydowanie uchylił się od udziału w uroczystości. Dzieło Kopernika pozostawało na indeksie papieskim aż do końca roku 1827, względnie 1835. Ta sama Karitas nie przeszkodziła katolikom w masowym mordowaniu Albigensów czy Waldensów. Taką też Karitas zademonstrował papież Grzegorz XIII, każąc bić medal pamiątkowy dla uczczenia rzezi świętego Bartłomieja, w której zginęło 20 tysięcy ludzi. Gdy się spojrzy wstecz w mroki ubiegłych dziesięciu wieków historii Europy, światłem postępu ducha ludzkiego, trzy wielkie świecą pochodnie: humanizm, reformacja, oświecenie. Nie z katolickiego ducha wykwitł humanizm. W walce z katolicyzmem wyrosła i pchnęła Europę naprzód reformacja. Ciosem wymierzonym wprost w katolicyzm było oświecenie właśnie oświecenie XVIII wieku. Przez cały długi zaś swego istnienia katolicyzm nie wydał z siebie, nie natchnął, nie zapłodnił ani jednego prądu umysłowego, ani jednego ruchu socjalnego, ani jednej idei, która by wniosła coś pozytywnego w dorobek ludzkości. Zbędnym chyba byłoby udowadnianie, że socjalizm jako ruch społeczno-polityczny, jako doktryna ekonomiczna, jako wyraz wreszcie dążeń i tęsknot walczącego o swe człowieczeństwo proletariusza, że ten socjalizm stanowił dodatni i cenny etap w rozwoju społeczeństw. Jednakże w wypowiedziach szeregu papieży na temat socjalizmu znaleźć można tylko potępienie i tylko wrogość. Papież Leon XIII nie miał dla socjalizmu określeń innych jak plaga socjalizmu, przeklęte plemię socjalizmu, i inne dobrane, a katolicką caritas nacechowane epitety. Obfituje w nie zwłaszcza encyklika Quod Apostolici Menuris z roku. 1878. Papież Pius IX w sposób zupełnie wyraźny i odmiennie niż jego poprzednik stwierdził, że socjalizm, czy jako teoria, czy jako zjawisko historyczne, lub jako akcja praktyczna, jeśli prawdziwie jest socjalizmem, nie da się pogodzić z dogmatami Kościoła katolickiego, że nie można być równocześnie dobrym katolikiem i prawdziwym socjalistą. Dobrze byłoby, gdyby socjaliści polscy chcieli trochę więcej o tym pamiętać. Gdziekolwiek, w którymkolwiek kraju na świecie utrwaliła się była kultura katolicka. Było to równoznaczne z zatrzymaniem się rozwoju, a następnie postępującym zacofaniem tego kraju. Niezmordowanymi w szerzeniu tej kultury byli jezuici, do tego stopnia, że niewdzięczne ludy poczęły jakby na komendę ratować się zamykaniem granic przed dobrodziejami. Z Portugalii wypędzano jezuitów w 1759 roku, z Francji w 1762 roku, z Czech w 1766 roku, Genua, Wenecja, a nawet Hiszpania. Pozbyły się ich w 1767 roku. Rok później musieli opuścić Neapol, Maltę i Parmę. By zapobiec dalszej kompromitacji, Rzym widział się zmuszonym rozwiązać zasłużone Towarzystwo Jezusowe w roku 1773. Skutki jednakże tylo wiekowych wysiłków zakonu pozostały wszędzie tam, gdzie jezuityzm zdołał był zapuścić korzenie. Czyż trzeba mówić o Polsce? Czyż bardzo różnym od obrazu Polski jest obraz również z katoliczonej Hiszpanii? Z jakim krajem niekatolickim mogło się korzystnie porównać niesławnej pamięci państwo kościelne, rządzone osobiście przez samych papieży? W XVI wieku próżno by gdzie indziej szukać było takich stosunków, jakie w okresie soboru Trydenckiego panowały w Rzymie, gdzie mnogie burdele gdzie 24 tysiące prostytutek stanowiły stałe źródło dochodowe w systemie podatkowym papieskiego państwa. Na tle takich stosunków blednie cyfra 15 tysięcy bandytów, jaką w tych czasach za Klemensa VIII naliczono w tymże wyjątkowym państwie. W niewielkim, coś ponad 400 tysięcy ludności liczącym królestwie Neapolu było jeszcze w roku 1825 tylko. Dwadzieścia siedem tysięcy księży, osiem tysięcy zakonnic, drugie tyleż mnichów, a do tego dwudziestu arcybiskupów i siedemdziesięciu trzech biskupów. Kraj zaś, wydany na łup bandytyzmu, ciemnoty i demoralizacji, przedstawiał obraz nędzy i największego upadku. Dziś, w wieku dwudziestym, nie widzi się co prawda nigdzie tak barwnych szczegółów katolickiej szachownicy społecznej. Niemniej jednak dzisiejszy podział Europy na kraje niekatolickie i kraje katolickie pokrywa się zasadniczo z podziałem jej na obszary wysokiej kultury, wysokiego dobrobytu z jednej i obszary zacofania oraz biedy materialnej z drugiej strony. Niewiele można przeciwstawić stwierdzeniu, że katolicyzm, jako typ kulturowy, nie zdał egzaminu historii. Nie zdaje go na naszych oczach i zdać nigdy nie potrafi. Dopóki jest tym, czym jest, to znaczy kulturą wegetatywną. Sprawdzianem ostatecznym wartości kultury jest jakość hodowanych przez nią charakterów ludzkich. Wszystko bowiem, to co człowiek myśli, jak myśli, do czego dąży, co robi i jak robi, jak się w życiu zachowuje, sprowadza się w ostatecznym rachunku do jego charakteru. Katolicyzm nie tworzy charakteru, który by mógł imponować. Który by wytrzymał zwycięsko porównanie na przykład z charakterem wyhodowanym w kręgu kultury protestanckiej. Atmosfera duchowa katolicyzmu nie sprzyja powstawaniu charakterów mocnych i to jest prawdą, do której sami, co odważniejsi Katolicy po cichu się przyznają. Czym wytłumaczyć tę niezdolność katolicyzmu, niezdolność w życiu społeczeństw katolickich tak jaskrawo się objawiającą? By odpowiedzieć na to pytanie, musimy choć pokrótce rozpatrzyć zagadnienie charakteru, ludzkiego, tego produktu kultury. Charakter człowieka, to jest to samo co jego dusza, a więc zorganizowany system treści psychicznych. Na treści te składają się wrodzone skłonności i instynkty człowieka, jego intelekt, jego uczucia i jego wola. Na określenie sumy tych treści służy nam bądź ogólny termin. Dusza, bądź też, gdy chcemy uwypuklić stronę wolową naszej psychiki, termin charakter. Mówiliśmy już o tym, że instynkty oraz uczucia człowieka mają tendencję oplatania się wokół jakiegoś przedmiotu lub osoby, jakiegoś pojęcia, idei, która niczym magnes ściąga ku sobie opiłki żelazne w całość zwaną sentymentem. W ten sposób, w duszy człowieczej. Wykształca się cały szereg sentymentów od wzajemnego zharmonizowania których, od ustawienia jakiegoś wśród nich porządku i hierarchii zależy zwartość, stałość i zaawansowanie w rozwoju duchowości danej jednostki. A żeby jej postępowanie w życiu nie było nie dającą się nigdy z góry przewidzieć wypadkową ścierania się, walczących o lepsze między sobą impulsów wewnętrznych sentymenty muszą być zorganizowane. Charakter zrównoważony, taki o jakim mówimy, że posiada pion wewnętrzny, to jest właśnie taki charakter, w którym wśród licznych sentymentów i rodzących się w ich łonie impulsów, górę bierze stale i zawsze jeden sentyment i jeden najsilniejszy, stale ten sam impuls. Jest nim w charakterze zdrowo rozwiniętym Sentyment miłości własnej, z ego instynktu, czyli z instynktu miłości własnej wyrastający. Ego instynkt, czyli dla braku innego określenia, instynkt miłości własnej, sprawia, że własne ja jednostki staje się ogniskową szeregu, rzecz prosta, pozytywnych uczuć. Jednostka wykształca sentyment miłości ku sobie samej. Sentyment ten posiada zasadniczy wpływ na nasze zachowanie się. Przez to, że kiedykolwiek tylko o nadanie kierunku naszemu zachowaniu się walczą ze sobą różne sprzeczne impulsy, zwycięskim w końcu okaże się ten impuls, któremu w sukurs przyjdzie, i ostateczną przewagę zapewni potężny ów bodziec z sentymentu własnej miłości płynący. Bodziec ten stanowi właśnie to, co nazywa się wolą człowieka, tak tedy sentyment miłości własnej. Spełnia rolę języczka uwagi w walce ścierających się w duszy naszej sentymentów i impulsów. Żeby jednak ów języczek uwagi nie ulegał ciągłym i dowolnym wahaniom, żeby nie stał się biernym narzędziem raz tego, raz innego impulsu, czyli żeby charakter człowieka wykazał stałość i pewien pion wewnętrzny, trzeba by bodziec rozstrzygający przechylał szale stale na rzecz jakiegoś jednego impulsu lub określonej grupy impulsów. Chodzi więc o to, by sentyment miłości własnej łączył się stale z jakimś innym, wybranym sentymentem. On, żeby to z kolei mogło nastąpić, trzeba by ośrodek sentymentu miłości własnej, a więc ja, jednostki, zostało możliwie ściśle związane z ośrodkiem tego drugiego wybranego sentymentu. Im ściślej tkwi ego w sferze tego drugiego sentymentu, tym dokładniej pokrywają się ze sobą oba sentymenty i właściwe im impulsy. Wola człowieka zostaje zharmonizowana z impulsem jednego wybranego sentymentu i wspomagając zaspokojenie tego sentymentu spełnia swe właściwe zadanie bodźca sentymentu miłości własnej. Na tym miejscu trzeba się zapytać, z jakimi sentymentami może się wiązać sentyment miłości własnej? Z bardzo różnymi. Z sentymentem dla osoby, dla zwierzęcia, ulubiony pies czy koń, rzeczy martwej, złoto u skąpca, który się wiesza, gdy mu ukradną. Utrata skarbu jest dla skąpca równoznaczna z utratą celu istnienia jego własnego ja. Z sentymentem dla stanowiska, zawiadowca stacji kolejowej, który tak bardzo kochał się w swoim zawodzie i w swym mundurze, że pozbawiony tego, przeniesiony na emeryturę, gaśnie w oczach i umiera. Są ludzie, którzy żyją tylko dla kogoś lub dla czegoś, a nie mogą żyć bez tego kogoś lub czegoś. Są to jednak przypadki indywidualne i nie sięgają wymiarów zjawiska społecznego. Dla życia zbiorowego ważnym natomiast jest to, że na skutek odpowiedniego wychowania, w duszy jednostki, dojść może do bardzo ścisłego związania sentymentu miłości własnej z sentymentem, przedmiot którego stanowi wartość nierównie większa, niż jakiekolwiek dobro indywidualne, bo sama grupa, sam naród. Jeśli nadto w sferze sentymentu dla własnego narodu, jednostka ulokuje swój sentyment etyczny, moralny, swe ideały honoru. Piękna, człowieczeństwa, jeśli drogę do nich będzie widziała tylko poprzez twórczy wysiłek w narodzie i dla narodu, to wówczas możemy powiedzieć, że jednostka osiągnęła najwyższy stopień swej osobowości: że posiada zdrowy, mocny i w pełni wykształcony charakter. Powiedzieć wówczas możemy, że kultura, co takie charaktery kształci, zapisze się dodatnio w dziejach ludzkości, naród zaś który takie charaktery posiada, będzie tych dziejów twórcą, narzuci im rytm i kierunek? Rozważmy teraz, co się dzieje z charakterem jednostki, wychowanej w kręgu kultury katolickiej. Jednostka taka będzie oczywiście posiadła sentyment miłości własnej i to jak już nieco o tym wiemy, bardzo silny. Pytanie teraz, z czym go wiąże, z jakim innym sentymentem, z jaką ideą, z jakim dobrem. Ponad indywidualnym. Zgodnie z nakazami swej religii, winna go wiązać z sentymentem dla wartości najwyższej, z sentymentem miłości ku Bogu w niebie. Udało się to w pełni tylko świętym, tylko pustelnikom, ascetom i tylko za cenę najdalej posuniętego odcięcia się od własnego społeczeństwa. Jednakże Szymonów, słupników czy orygenów nigdy w żadnym społeczeństwie nie było i nie ma zbyt wiele i chyba nie będzie tak długo jak długo w naturze ludzkiej nie zajdą jakieś zasadnicze zmiany na swoje szczęście czy nieszczęście człowiek jest stworzeniem ziemskim i w każdym osobniku zdrowym cała jego natura zmusza go do tego by żył życiem istot swego gatunku a nie bezcielesnych mieszkańców krainy cieniów by swoje pragnienia umiłowania i cele lokował na ziemi a nie na Marsie czy gdzieś w bezkresach zaświatów. Po to człowiek posiada wrodzone sobie instynkty, jak instynkt twórczości, walki, ciekawości, społeczny by je zaspokajał, tworząc, walcząc, dociekając, uczestnicząc w zbiorowym wyżywaniu się natury ludzkiej w gromadzie. Nie oddycha człowiek pełną piersią swego człowieczeństwa, nie rozwija skrzydeł swoich możliwości, jeśli na najbardziej cenne swe impulsy wewnętrzne, położony ma hamulec. Niczym wszakże innym, jak położeniem hamulca na wrodzone skłonności człowieka, jest hodowanie w jego duszy na pierwszym miejscu sentymentu dla wartości zaziemskich, a zepchnięcie na miejsce dalsze, ledwo że tolerowanych sentymentów, ku tym rzeczom i sprawom, które stanowią naturalne cele wyładowań się zdrowych popędów ludzkich. Nie ma pola ujścia dla swego instynktu twórczości jednostka, która naprawdę uwierzy, że wszystko na tym świecie to marność nad marnościami, i jeszcze raz marność. U takiej jednostki pozostaje niezaspokojonym i pozbawionym godnych siebie celów instynkt ciekawości. Wynaturzyć się przeto musi w dociekaniach tego rodzaju, jak scholastyczne problemy końca szpilki i aniołów. Katolicyzm nie tylko że umieszcza najwyższe wartości człowieka w sferze nadprzyrodzonej, ale co więcej każe mu skarbić je środkami, które zupełnie nie są zdolne wzbudzić entuzjazmu w żadnej tryskającej życiem istocie z krwi i ciała. Zupełnie nieliczącym się z naturą ludzką jest wymóg kochania bliźniego swego jak siebie samego. Jedynie przez gwałt zadany samemu sobie może człowiek zmusić się do nastawiania lewego policzka temu, od którego dostał wprawy. Gwałtem na własnym jakimś sentymencie miłości byłoby usiłowanie miłowania wroga, który wszak dlatego stał się wrogiem, że godzi w jakiś przedmiot mojego sentymentu miłości. Wobec wroga, dybiącego na umiłowanie przeze mnie dobro, np. Na ojczyznę naturalnym moim sentymentem, może być tylko sentyment nienawiści, a przenigdy sentyment miłości. W jaskrawej sprzeczności z naturą ludzką jest nauka żądająca od człowieka, by cierpiał, nauka, że cierpienie winno należeć do istoty życia człowieczego, że jest powołaniem, ba, źródłem słodyczy. Człowiek zdrowy wzdryga się przed cierpieniem, unika go, nie chce cierpieć. Rzecz naturalna. Stworzony wszak jest dla radości życia, a nie dla cierpienia. Katolicyzm uczy jednak, że ma być odwrotnie. Uczy już od dwóch tysięcy lat prawie, lecz tak samo daleki jest od przerobienia natury ludzkiej dziś, jak dalekim był dwa tysiące lat temu. Nigdy chyba nie miał katolicyzm lepszych szans przerobienia na swój styl duszy człowieka, jak w średniowieczu. Kościół wówczas, w osobie papieża, rozporządzał autorytetem, przed którym korzyli się najwięksi mocarze świata. Miał do swej dyspozycji wszelkie środki władzy, moralne i materialne, by piętnem kultury katolickiej zaznaczyć każdy najdrobniejszy nawet przejaw życia indywidualnego i zbiorowego ludzi, i czynił to nader skwapliwie. Nie brakowało niczego, ani potężnej propagandy, operującej grozą piekła na nieposłusznych. Ani osobistego przykładu, jakim świecili święci i święte, ani wreszcie bogatego arsenału argumentów, którymi posługiwała się inkwizycja oficjalna, zawsze mogąca liczyć na bezinteresowną, a gorliwą pomoc fanatyków nieoficjalnych i na ich inicjatywę prywatną w tropieniu wszelkiej nieprawomyślności. Dla kultury katolickiej, a któż mógł być lepszym jej wykładnikiem i siewcą niż Kościół, Istniała w średniowieczu doskonała, bezpowrotna już chyba koniunktura wychowania sobie swego typu człowieka obywatela owego państwa Bożego, o jakim marzył święty Augustyn i inni doktorowie wzniosli, anielscy czy seraficzni. Eksperyment zawiódł sromotnie. Z każdej karty dziejów Europy chrześcijańskiej wieków średnich wyziera przepaść pomiędzy ideałami, pomiędzy teorią katolicyzmu. A jego praktycznym stosowaniem w życiu społeczeństw czy poszczególnych jednostek. Jakby na ironię losu, najgłębszą przepaść między ideałami a praktyką znajdujemy właśnie w życiu samych twórców i krzewicieli kultury katolickiej. Ludzie i ich sprawy w papieskim Rzymie średniowiecza, tej epoki arcykatolickiej, charakteryzuje wiernie stare określenie kloaka maxima. Do czyszczenia tej kloaki zabrano się w Rzymie na serio dopiero mając nóż reformacji na gardle. Przeprowadziwszy u siebie pewną sanację moralną, katolicyzm zdołał wyjść z opresji, ale za cenę utraty połowy Europy, za cenę rezygnacji ze swych dotychczasowych wpływów i autorytetów w świecie. Z biegiem wieków, wyręczany coraz to bardziej, acz wbrew własnej woli, w niewdzięcznym trudzie bezpośredniego rządzenia narodami, Kościół tym usilniej poświęcił się zadaniu zdobycia rządu dusz tych narodów, przepojenia ich kulturą katolicką. Z zastrzeżeniem, o którym niżej można powiedzieć, że z niektórymi narodami udało się to Kościołowi. Parę narodów uległo całkowitemu skatoliczeniu w tym sensie, że panującą w nich kultura stała się kultura katolicka że ona jedynie uzyskała monopol wyłączny na kształtowanie dusz szeregu pokoleń w tych narodach. Wyniki okazują się dalekie od zamierzonych. Gdy spojrzymy na którykolwiek ze skatoliczonych krajów, nie możemy nie dostrzec, że owa fatalna, od pierwszych chwil istnienia Kościoła zarysowana przepaść pomiędzy głoszoną teorią katolicyzmu a jego praktyką w życiu istnieje w dalszym ciągu. Że nie ma widoków na zasypanie jej kiedykolwiek. Gdy przyjrzymy się charakterom ludzi w tych narodach, dostrzeżemy, że im bardziej charaktery te są skatoliczone, ściślej, im intensywniejszy był proces urabiania ich na modłę katolicką, tym bardziej ubogie są one w naczelne sentymenty katolickie, co więcej, tym bardziej letnie, pozbawione żaru i mocy. Są wszelkie inne poza indywidualne sentymenty tych charakterów. Jest to zjawisko tragiczne. Tragiczne dla katolicyzmu, jak i dla jednostek i społeczeństw przezeń wychowanych. Zobaczmy, na czym to zjawisko polega. Istota rzeczy sprowadza się do niemożliwości pogodzenia natury ludzkiej z ideałami, jakie jej usiłuje wszczepić katolicyzm. Człowiek pozostał opornym na wszelkie próby związania jego sentymentu miłości własnej z sentymentami takimi, jakie ma do zaofiarowania katolicyzm. Od człowieka, istoty ziemskiej, nie można żądać, by swoje tysiącznymi węzły z ziemią związane ja zespolić mógł i chciał z jakimkolwiek ideałem nie z tego świata. Od człowieka nie można żądać by sentymentowi dla takiego ideału podporządkował wszystkie inne swoje sentymenty i swoją wolę. Nie można człowieka przekonać, że swe dobro najwyższe osiągnąć może tylko przez stłumienie swoich najbardziej ludzkich popędów. Katolicyzmowi nie przydaje się tu wcale popłatna być może gdzie indziej zasada, że żądać trzeba tym więcej, im więcej chce się otrzymać. W dziedzinie wychowania, a do tego wszak sprowadza się rola kultury, Obowiązuje wychowawcę pod grozą utraty autorytetu i posłuchu zasada inna – żądaj mało, lecz to, co żądasz, musi być wykonalne i musi być wykonane. Dla człowieka z jego naturą nie jest wykonalne to, czego żąda odeń katolicyzm. Człowiek przeciętny nie jest w stanie wzbudzić w sobie sentymentu dla katolickiego Boga w stopniu tak potężnym, żeby ten sentyment mógł stać się naczelnym, w konsekwencji nie jest w stanie utożsamić z tym sentymentem swój sentyment miłości własnej. Tym bardziej nie znajdują odzewów przeciętnej duszy ludzkiej naczelne zasady i ideały katolickie, nie odpowiadają silnym instynktom ludzkim i nie są w stanie skupiać je na sobie, wiązać je w silniejsze jakieś sentymenty. Zasady katolicyzmu. Chociaż powszechnie wyznawane i głoszone, w praktyce nie są wykonywane. Prowadzi to z jednej strony do deprecjacji zasad w oczach ludzi, dla których są głoszone, z drugiej strony powoduje ich demoralizację. Katolik to jest jednostka wychowana w kulturze katolickiej, od pierwszych błysków swej świadomości ma wpajane sobie zasady katolicyzmu. Równocześnie jednak, codziennie i na każdym kroku, Życie uczy ją, że nie należy brać tych zasad zbyt poważnie. Jednostka przyzwyczaja się uważać, że zasady swoją drogą, a życie i jego wymogi swoją, tak bowiem widzi wszędzie dookoła siebie, tak też postępuje sama. Wszelka zasada nieprzestrzegana, wszelki ideał nierealizowany, stają się martwą zasadą i martwym ideałem i nie są zdolne zapłonąć w duszy ludzkiej płomieniem sentymentu. A skoro tak, skoro w zdemoralizowanej w ten sposób duszy ludzkiej sentyment miłości własnej nie jest wchłonięty przez żadne inne emocje wyższego rzędu, wówczas pozostaje sam jako jedyny najsilniejszy sentyment. Na placu pozostaje nagie ja jednostki, żadnej innej wyższej wartości niepodporządkowane, przez żadne inne ponadindywidualne dobro nieprzesłonięte. Cały gmach światopoglądowy katolicyzmu opiera się na dwóch jedynie podstawowych filarach: dobro najwyższe, ponad indywidualne, czyli Bóg, i dobro indywidualne człowieka, czyli dusza, przez właściwą pieczę, której prowadzi droga do dobra najwyższego. Pomiędzy tymi dwoma filarami może panować pustka. Jej zapełnienie dla katolicyzmu nie jest wcale potrzebne. Ale życie któremu jakoś nie wystarczają te dwa tylko filary, poustawiało z biegiem czasu szereg innych wartości pomiędzy jednostką a jej dobrem zaziemskim. Wartości takie jak społeczeństwo, naród, państwo. Katolicyzm je toleruje jako wartości drugorzędne, bacząc pilnie, by nie przesłaniały jednostce wartości najwyższej. Ponieważ jednak katolik, z powodu i mimo swego wychowania, Przywiązuje się do takiej wartości najwyższej w sposób dość luźny, ponieważ nawet ta wartość najwyższa jest w praktyce życiowej katolika zdeprecjonowana, przeto takiej samej deprecjacji ulegają inne ponadindywidualne wartości. Katolik, nauczony przez praktykę życia lekceważyć wszelkie wartości i wszelkie ideały ogólne, oderwane, nie jest zdolny rozniecić w sobie silnego sentymentu dla społeczeństwa. Dla państwa, dla własnego narodu. W duszy skatoliczałej pozostaje tylko sentyment miłości własnej własne ja staje się wartością jedyną, obiektem uczuć najsilniejszych i zainteresowań najpierwszych. Tak wytwarza się cechujący każdego katolika personalizm, czyli postawa duchowa jednostki, żyjącej tylko dla siebie, myślącej tylko o sobie. I postępującej w życiu w pierwszym rzędzie, według kryteriów własnego jednostkowego szczęścia i własnych osobistych korzyści. Stąd w katoliku jego wola, jaka się rodzi z sentymentu miłości własnej, będzie z reguły przeważała szale na rzecz tych popędów i tych motywów działania, których celem jest zaspokojenie potrzeb własnego ja, persony. Ponieważ motywy i sentymenty osobiste z natury rzeczy są bardziej wąskie i bardziej ograniczone niż motywy i emocje o szerszym rodowodzie ideowym, przeto wola personalisty będzie zawsze słabsza niż wola u jednostki o charakterze uspołecznionym. Tudo? Potrzeba silniejszych, o wiele bardziej potężnych bodźców niż korzyść czy zadowolenie własne, aby mogło się przejawiać ludzkie bohaterstwo. Idea i tylko ona może uzbroić człowieka w moc woli. Jedynie idea może rozżarzyć w nim do białości pragnienie wielkiego a trwałego wysiłku, uzdolnić do największych poświęceń. Jedynie w służbie idei, a nie w służbie własnego ja stać człowieka na heroizm. Heroizm zaś to kwestia mocy charakteru. U personalisty, pion wewnętrzny jego charakteru. Mieszczący się w sentymencie miłości własnej, nigdy nie może być zbyt silnym i stałym. Ulegać musi wahaniom raz w stronę tego, drugi raz innego popędu, gdyż w faworyzowaniu tych popędów wola personalisty nie będzie miała zasadniczo innych wytycznych, jak tylko zadowolenie sentymentu miłości własnej jednostki, który może się harmonizować dowolnie z różnymi, od wypadku do wypadku, popędami. Pragnieniami i zachciankami. Personalizmem tłumaczy się ów uderzający brak charakterów silnych, brak ludzi o żelaznej woli w społeczeństwach skatoliczonych, nad którym to brakiem w narodzie polskim biadają tak żałośliwie niektórzy z historyków naszych. Personalizmem tłumaczy się prywata, a więc stawianie interesu osobistego ponad interes publiczny, zjawisko powszechne i prawidłowe we wszystkich społeczeństwach katolickich tym większe im bardziej są skatoliczone personalizm sprawia że kraje gdzie obowiązująca etyka i moralność katolicka winna się uzewnętrzniać w wysokim poziomie uczciwości jednostek rzeczywistość jest zgoła inna kraje katolickie są krajami wysokiej przestępczości znacznie wyższej niż na przykład kraje protestanckie personalizm sprawia że katolik Typ charakterowy o słabej woli, chociaż potrafi się nieraz zapalić do jakiejś szerszej idei, do jakiegoś dobro ogółu na celu mającego czynu, to jednak zapał ten jest ogniem słomianym, gaśnie szybko i bez większego pożytku. U katolika, jako obywatela, wszystko kończy się zazwyczaj na dobrych chęciach, którym nie towarzyszą czyny. Mówi o tym w swoich rozważaniach nad katolicyzmem, Saint. Szczepanowski. W każdym Polaku widzę to rozdarcie, tę przepaść pomiędzy ideałem a rzeczywistością, obowiązkiem narodowym, a faktyczną nieporadnością i niemocą. Dużo by mówić o charakterze katolika, o jego personalizmie, o jego atwórczym stosunku do życia, o jego postawie nad konsumpcji, czyli woli konsumowania, w parze z którą nie idzie wola wytwarzania. Można by dużo mówić o tym wszystkim Mówiąc wciąż o jednym i tym samym o nieporadności i niemocy katolika. Sprawdzian charakteru, jeśli ten sprawdzian stosować będziemy w ocenie kultury katolickiej, da nam zawsze i nieodmiennie wynik ujemny. Rozdział szósty Problem polskiego charakteru narodowego. Losy narodu Jego wielkość i Jego upadek zależą od charakteru narodu. Wszystko inne Cały ten korowód przyczyn zewnętrznych, jakimi tak pochopnie lubimy usprawiedliwiać nasze klęski narodowe, nie ma ani w części tego znaczenia. Nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach moc charakteru narodu może przezwyciężyć trudności, odsunąć niebezpieczeństwo. Odwrotnie, najkorzystniejsze warunki zewnętrzne nie uchronią narodu od upadku jeśli w charakterze narodowym brak jest elementów mocy i woli. Problem polskiego charakteru narodowego pasjonuje nas podwójnie. Raz dlatego, że patrząc na dziejową degradację, Polski stwierdzamy, że z charakterem polskim od wieków dzieje się coś niesamowitego. Powtórę, że w splocie zagadnień polskich nie ma chyba problemu, który by był tak niedoceniany w gąszczu dziwacznych nieporozumień ukryty lub wprost świadomie zafałszowany, jak właśnie ten problem. Skoro się uprzytomni, że jest on problemem podstawowym dla naszego istnienia narodowego, zrozumiałym się staje, dlaczego rzeczywistość polska jest taką, jaką jest. Nauka zgodnie stwierdza, że charakter narodu może być kształtowany przez różne czynniki, zarówno materialnej, jak i niematerialnej duchowej natury. Do pierwszych należą rasa, warunki geograficzne, klimat, położenie geograficzne, gleba itp. Wreszcie, formy ustrojowo-polityczne. Czynnikami niematerialnymi są oddziaływania kulturowe, w zasięgu których naród się znajduje. Może się zdarzyć, że charakter narodu jest wypadkową oddziaływania wszystkich lub niektórych z tych czynników. Zastanówmy się, które z nich są odpowiedzialne za dzisiejszy polski charakter narodowy a więc rasa. Czy rasa mogłaby zdeterminować nasz charakter narodowy taki, jakim jest on dzisiaj? Należymy do tej samej białej rasy aryjskiej co Rosjanie, Niemcy, Anglicy. Skoro im ta rasa nie przeszkodziła w zdobyciu pozycji, jaką te narody zajmują w świecie, nie mogła przeszkodzić i nam. Potęgę Niemiec stworzyły były Prusy wyrosłe na podkładzie biologicznym w 50% słowiańskim. Jeśli zaś przyjmując pojęcie rasy anglosaskiej przeciwstawia się jej jako od niej niższą rasę słowiańską, to takiemu twierdzeniu zadaje kłam przykład Rosji, zwłaszcza imponujące jej osiągnięcia w ciągu krótkiego okresu między pierwszą a II wojną światową. Czechom, naszym najbliższym pobratymcom, Temu dzielnemu narodowi nie można nic zarzucić pod względem charakteru, który mimo pozory pozostał bardzo słowiańskim w swym rdzeniu. Gdy zaś cofniemy się wstecz o tysiąc lat i spojrzymy na ówczesne dokonania cywilizacyjne Słowian zachodnich, przodków naszych, to widok ich pięknego, według własnych wzorców tworzonego życia, może nas napawać tylko dumą. Argument o jakiejś specjalnej, niższej rasie słowiańskiej czy polskiej zdradza bądź nieznajomość, bądź świadome fałszowanie historii pierwszych wieków naszej przeszłości. Młoda, żywotna masa biologiczna słowiańska, obrabowana ze swej własnej nadbudowy duchowej, pozbawiona przez wieki swego własnego wyrazu duchowego, nie może być odpowiedzialna za twór, zwany dzisiaj charakterem narodowym polskim. Warunki geograficzne. Warunki te mieliśmy, jeśli nie lepsze, to w żadnym razie nie gorsze niż słabsi od nas początkowo sąsiedzi. Polska nie należy ani na równiku, ani pod biegunem, a tylko w takim wypadku można by mówić poważnie o wpływie klimatu na charakter ludzki. Warunki geograficzne stwarzają tylko możliwości, ale nie determinują charakteru narodowego. Lodowiec jest lodowcem, a pustynia jest pustynią. Lecz gdy człowiek skieruje lodowiec na pustynię, pustynia wkrótce staje się gajem pomarańczowym. Możliwości zaś, na co zwrócił już uwagę Eromer, Polska posiada ogromne. Rozsiadłszy się na Morzu Bałtycko-Czarnomorskim, oparta z jednej strony o Karpaty i Odrę, z drugiej o Dźwinę i Dniepr, Polska w XVI wieku Stanowiła idealną całość geograficzną, stwarzającą dobre warunki dla pełnego przejawiania się możliwości duchowych osiadłej na tych ziemiach ludności. Posiadając wyraźnie zarysowane granice fizyczne, doskonale rozwiniętą sieć dróg wodnych, wielkie bogactwa naturalne, urodzajne gleby i dogodny klimat, leżąc wreszcie na skrzyżowaniu dróg łączących wschód z zachodem, Polska miała wszelkie dane po temu, by wyróść w tej części Europy na potężne, promieniające własną kulturą imperium. Mieliśmy warunki, w których energia ludzka, inicjatywa i przedsiębiorczość miały wspaniałe pole do działania. Tej energii, inicjatywy i przedsiębiorczości, świetnie początkowo przejawiającej się, zabrakło narodowi naszemu później wtedy, gdy zabrakło mu własnego, rodzimego ducha, typ zajęć ludności. Czynnik ten wymienia się często jako przyczynę naszej niższości. Że to, powiada się, jesteśmy narodem rolniczym, że praca na roli usposabia do miękkiego sentymentalizmu, sprzyja utrwalaniu się skłonności pasywnych w człowieku, itd. Ci, co tak twierdzą, zapominają o tym, że takie Niemcy do roku 1870. Były krajem przeważająco jeszcze rolniczym. Wszystkie narody rozwijające się przeszły przez etap rolnictwa, przeszły i poszły dalej. Najnowszym przykładem Rosja. Typ zajęć Polaków nie mógł wpłynąć na ich charakter. Formy społeczno-polityczne. Często również wskazuje się na nasze instytucje społeczno-polityczne jako na przyczynę naszej odrębności duchowej. Władztwo polityczne klasy szlacheckiej Miało się rzekomo przyczynić do wytworzenia wad charakteru narodowego. Pogląd ten przeszedł do nauki naszej historii i pchnął w następstwie wysiłki reformistyczne w tym kierunku. W ciągu stuletniej niewoli pogląd ten wydawał się być niezachwianym. Dopiero dwudzieste lecie niepodległego bytu II Rzeczpospolitej dostarczyło szereg niezbitych argumentów na to, że tak zwane wady charakteru. Nie są czymś właściwym szlachcie jedynie, lecz całemu narodowi. Te same cechy wykazują wszystkie warstwy naszego narodu, nie zaś tylko szlachta. Fakt ten dostrzega, nie umiejąc go jednakowoż wytłumaczyć, Sent. Mackiewicz, gdy mówi Trzeba pamiętać, że Polacy to szlachecki naród i nasz chłop i nasz robotnik przesiąknięci są szlachetczyzną Zupełnie tak samo jak chłop i robotnik hiszpański. Nasuwa się pytanie, dlaczego to, zupełnie tak samo, i Polacy i Hiszpanie przesiąknięci są ową szlachetczyzną? I co się właściwie kryje pod tym niewinnym słówkiem? Dygresja byłaby ciekawa, nie uprzedzajmy jednak toku rozważań. Chłopkowie nasi, wychowani od paru generacji w obcych państwach, które nie mogły im zaszczepić wad związanych z państwowością epoki saskiej, przeniesieni na drugą półkulę do południowej Ameryki, tam, w zespołowym życiu w puszczach Brazylii, wykazują naraz i ni stąd ni zowąd wszystkie wady szlacheckie. Widzieliśmy też, jak w państwie własnym, po przerwie kilka pokoleń trwającej, masy, biorące udział w życiu publicznym, przejawiały jaskrawo znamienne cechy. Znane nam z epoki saskiej. Skoro formy polityczno-społeczne mają być tym, co wyciska swoje piętno na charakterze narodowym, to trudno wytłumaczyć fenomen polegający na wystąpieniu cech związanych z państwowością przedrozbiorową w czasach odległych od niej o 150 lat. Coś tu się nie klei. Ciągłość ustroju społeczno-politycznego została zerwana w końcu XVIII wieku. A mimo to cechy duchowe, rzekomo przez ten ustrój tworzone, odnalazły się raptem w wieku XX, kładąc na krótkie dni II Rzeczpospolitej złowieszczy cień saślizny. Gdzie więc była owa nić przemożnej tradycji? Jak widzimy, pogląd ten, wyprodukowany w okresie pierwszej niewoli, nie wytrzymał konfrontacji z rzeczywistością. Zbyt był płytki, zbyt optymistyczny. Sprowadzający przyczynę degradacji dziejowej narodu do sił, dających się łatwo usunąć. Szlachetczyzna była barwną zasłoną, mającą ochronić coś i kogoś przed ponoszeniem odpowiedzialności. Szlachetczyzna była kozłem ofiarnym. Bardzo rzadko natomiast możemy usłyszeć zdanie, że charakter narodowy polski został ukształtowany przez pewne czynniki duchowe. O tym, że polski charakter narodowy taki, jaki on jest, jest równoznaczny z typem kulturowym, opartym o pewną zwartą konstrukcję światopoglądową, mówi się u nas bardzo ostrożnie. Wiemy dlaczego.